Przybycie. W imieniu Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, jak też Stowarzyszenia Nowy Lubin, witam na pikiecie. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, co to jest na tej przyczepce. Jest to prezent dla pana prezydenta, żeby po prostu poczuł, jak rzeczywiście śmierdzi ten odor w trakcie, kiedy mieszkańcy odpoczywają. Mimo, że do urzędu to nie dociera, dlatego postanowiliśmy przywieźć troszeczkę, żeby pan wiedział, czym to pachnie. Szanowni Państwo, oczywiście prosiłbym o zachowanie spokoju. Jest to demonstracja tylko i wyłącznie, która ma pokazać panu prezydentowi, że jest problem w tym mieście, którego widocznie do tej pory nie dostrzega. Szanowni Państwo, dlaczego tu się spotykamy? Prostej przyczyny, ponieważ decyzyjność dotycząca majątku gminy, a więc tego, co się dzieje w spółkach miejskich, jest w gestii pana prezydenta. Przypomnę tylko, że prezydent wybrany w demokratycznych wyborach zarządza naszym wspólnym mieniem, a spółki gminne to jest nasze wspólne mienie. Brak nadzoru w mojej ocenie spowodował to, że od wielu miesięcy mieszkańcy Lubina odczuwają fetor w własnych mieszkaniach. To nie jest wymysł mój czy kogokolwiek. Wasza obecność na to wskazuje, że jednak ten problem istnieje. Kto ma maski? Szanowni Państwo, proszę o maski, ludzie. Proszę rozdać, jeszcze maseczki mamy. Konsekwencja tego, co się dzieje od miesięcy. To nie jest dzisiaj, to już nie stało się teraz. Dlatego, szanowni Państwo, dzisiaj powiemy troszeczkę więcej o tym, co się dzieje. Natomiast, co ważniejsze, nie każdy z nas wie, że spółka zarządzająca śmietniskiem miejskim dzisiaj prowadzi działalność, która doskwiera. Natomiast druga rzecz. Pan prezydent ma dzisiaj tak duże uprawnienie, niestety, ale Rada Miejska, która ma większość, a mianowicie Klub Lubin 2006, dał mu tak duże uprawnienia, że dzisiaj jednoosobowo może właściwie robić wszystko do 99% w każdej spółce miejskiej. To jest po prostu dzisiaj dla mnie niezrozumiałe, bo to jest właściwie stawianie nas przed faktami dokonanymi, zarządzeniami, wprowadza się pewne decyzje. Przykładem jest to, że w tym roku pan prezydent wydał decyzję, przekazując 20 hektarów na rozbudowę naszego śmietniska jednym podpisem. I dowiedzieliśmy się oczywiście z zarządzenia, że taka decyzja zapadła. Kiedyś było troszeczkę inaczej. Rada Miejska chociaż wiedziała, jakie są plany prezydenta. Dzisiaj niestety pan prezydent ma właściwie nieograniczoną władzę. Ja to nazywam prywatnym folwarkiem, bo tak niestety to wygląda. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, na tego człowieka, który tam stoi z tą... To jest obraz, który nas czeka, jeżeli dzisiaj nie podejmiemy jakichś działań. Ten protest może dzisiaj dotrze do pana prezydenta, będzie zastanowi się nad tym, co dalej z naszym miastem, co z naszym życiem, bo uważam, że przy tych zarobkach, które mają osoby odpowiedzialne za spółki miejskie, możemy i musimy wymagać od nich zaangażowania i przede wszystkim informacji, ponieważ na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie mamy wiedzy, co się dzieje z naszym majątkiem, co się dzieje w naszych spółkach. Mamy tutaj korespondencję, którą
rozdam dziennikarzom na dowód tego, że od półtora roku staramy się dowiedzieć, co tak naprawdę dzieje się na lubińskim wysypisku. Co tak naprawdę tam się dzieje. Nie chodzi tylko o komfort nasz. Chodzi również być może o zdrowie naszych dzieci, o zdrowie nasze. Nigdy tego nie sprawdzono. Panie prezydencie, coś tu śmierdzi. Panie prezydencie, przywieźliśmy panu kilkadziesiąt kilogramów śmierdzących odpadów. Pan pod nasze okna, prawie pod nasze okna, pozwala, aby przywożono 40 milionów kilogramów. 40 milionów kilogramów śmierdzących odpadów. To jest bardzo, bardzo duża liczba i te odpady cuchną, śmierdzą. Panie prezydencie, musi pan coś z tym w końcu zrobić. Panie prezydencie, coś tu śmierdzi. Panie prezydencie, czy swój urząd, swój mandat sprawuje pan tylko po to, żeby utrudnić życie mieszkańcom? Prosimy natychmiast zrobić coś z tym odorem, natychmiast zrobić coś z tym smrodem. My mieszkańcy regularnie podtruwani z wyziewami z wysypiska prosimy, aby przyjął pan tę petycję, którą za chwilę odczytamy i spróbujemy panu wręczyć. Prosimy, aby natychmiast zrobił pan coś z tym smrodem, aby natychmiast przyjrzał się pan problemom, które dręczą nas, zwykłych mieszkańców, którzy muszą zamiast odpoczywać, wdychać wdzierający się fetor, wdzierający się do naszych mieszkań i kto wie, być może bardzo, bardzo szkodliwy. Panie prezydencie, coś tu śmierdzi. I powiatu lubińskiego żądamy likwidacji smrodu. Mamy obawy, że fetor może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Nie chcemy śmieci z Wrocławia. Dlatego żądamy dymisji Ryszarda Zupki, prezesa spółki Mundo, wicestarosty lubińskiego, który swoim zarządem doprowadził do smrodu w Lubinie. Żądamy rzetelnej informacji o planach spółki Mundo w zakresie składowania i segregacji odpadów na najbliższe lata. Żądamy ujawnienia informacji o działalności spółki EkoPartner, której prezesem jest również Ryszard Zupko, a która to spółka prawdopodobnie jest źródłem smrodu. Żądamy informacji, kto i dlaczego wydał decyzję o przyjmowaniu rocznie 40 milionów kilogramów śmieci z Wrocławia. Żądamy pełnej informacji dotyczącej badań wpływu wyziewów komunalnych na zdrowie mieszkańców. Żądamy informacji, dlaczego sprawując nadzór nad spółkami miejskimi dopuścił pan do smrodu w Lubinie. Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu tak licznie zgromadzonych pozwolimy sobie przejść do pana prezydenta, wręczyć mu tę petycję, więc chwileczkę proszę o cierpliwość. Mam nadzieję, że Państwo na nas zaczekają. Będziemy być może mieli jakąś odpowiedź. Dziękuję. Przekonam, że nie ma go akurat w urzędzie w godzinach pracy. Rozumiem obowiązki wezwały pana prezydenta. Natomiast pozwolimy przekazać, rozumiem, że pan reprezentuje dzisiaj prezydenta. Pozwolimy sobie przekazać w imieniu Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe i Stowarzyszenia Nowy Lubin oraz mieszkańców Lubina petycję, którą odczytaliśmy. A więc rozumiem, że zostanie przekazana. Dziękuję ślicznie. Życzę miłego dnia państwu. Oczywiście ten fetor za chwilę zniknie, to jest symbol, także dziękuję ślicznie za przyjęcie petycji. Proszę przekazać panu prezydentowi, że no, oczekujemy reakcji jego. Dziękujemy ślicznie. Lecz ze smrodem! Jesteśmy. Lecz ze smrodem! 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 Lecz ze smrodem!
W imieniu nas wszystkich pozwoliliśmy sobie zostawić w gabinecie pana prezydenta petycję. Niestety pana prezydenta nie zastaliśmy. Mamy zapewnienie, że dotrze petycja. No widocznie pan prezydent dzisiaj oddycha innym powietrzem, aniżeli my. Szanowni państwo, ponieważ pana prezydenta nie zastaliśmy w gabinecie, a mam nadzieję, że jutro rano przychodząc do pracy będzie wchodził tym wejściem, pozwolimy sobie po prostu zostawić na drzwiach mu również tą petycję, żeby po prostu była jawna i czytelna, bo my nie mamy nic do ukrycia. Kto przyczepę zostawi? Szanowni państwo, przyczepkę zabieramy, ponieważ my w przeciwieństwie do firmy, która przetwarza te odpady, my mamy, czujemy się odpowiedzialni za to i usuwamy po sobie smród. Także szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie, tak liczne przybycie. Tak jak powiedziałem, ta akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę naszemu gospodarzowi, że jest problem, bo być może nie dostrzegał do tej pory. Także jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za przybycie, za wysłuchanie nas. I mam nadzieję, że ta informacja pozwoli nam na pełną wiedzę, że pan prezydent udzieli nam pełnej informacji, co się dzieje tak naprawdę w spółkach miejskich, co się dzieje z naszym majątkiem. I mam nadzieję, że prezydent udzieli odpowiedzi na naszą petycję i coś zrobi z tym śmierdzącym problemem. I mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję państwa o tym poinformować. Dziękuję bardzo. Grazie, czyli tu wracamy! Jak będzie odpowiedź! Nowe państwo możecie je zachować, bo mogą się w domach przydać. Także dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia. Jeżeli nie dotrą te argumenty do pana prezydenta, przyjdziemy tu ponownie. Dziękuję. Lecz ze smrodem! Lecz ze smrodem!